Pa, co się stało? Dziękuję. Czemu mnie obrażasz? Ja cię nie obrażam, ci walę komplement. Dziękuję. Dziękuję. A w życiu mi nie wyszło. O, pa, co się schowało, widzisz? A na to. Dawaj, runda bonusowa. Bili. Dobrze, kurwa. I co, będziemy mieli dodatkowe życie? Powiedz, że tak. Myślę, że tak. Powiedz, że tak. Powiedz, że będzie szóste życie. Jest szósty misiek. Oh yeah. Ale pisać. Ładnie się kurwa wygląda, nie powiem. No, ładnie ta gra wygląda, nie? No. Ty, widzę już je. Widzisz? No, też widzę tam dalej trochę. Kurwa, ja nie ogarnąłem tego, jak to jest możliwe? Ale nie, no gra może jakaś zła nie jest. Mi się wydaje. Jak to jest, że ja tego nie ogarnąłem na początku? Wiadomo, kurde, ja się wygląda jakby go z lumpeksu wzięli, ale no... Dobra. Bo ja mówię, bo ja przeruchałem jeden temat na wylot. O, tu mnie nie było jeszcze. Widzisz to? No. Zobacz, co ja ominąłem. Mhm. Zobacz, jak ja mogłem to zrobić? Weź ty mi powiedz, weź ty mi to wytłumacz, jak ja mogłem. Ale nie mam pojęcia, kurde, jakoś tak się stało. No pojebana akcja. No. Ty, jednego kociego przysmaku brakuje. I mamy tutaj puzzla. Oh yeah! Co nie? Mhm. Gdzie jest puzzle? Znaczy... Far Cry 6. Ale nie. O! Pa! No. Zobacz! Zobacz, gdzie był kurwa ten koci przysmak ostatnio. Ja pierdolę. Kumasz to? Chore, nie? Halo, halo! Dzień dobry! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek. Zagrajmy w Jaś Fasola na PlayStation 2. I jak widzieliście przed chwilą, mieliście taki krótki montaż tego, co udało nam się zrobić w poprzednich odcinkach, a raczej może inaczej, no fajnie to nawet powiedziałem. Ostatnio w tych pierwszych dwóch poziomach z fabryki nie udało nam się zrobić 100%, więc przed tym moim przywitaniem zobaczyliście klip, który pokazuje, że udało mi się nadrobić to wszystko i przy okazji dostaliśmy dodatkowe życie, mamy 6 miśków, tak więc mamy już maksymalną ilość żyć, a przynajmniej tak mi się wydaje. I czas na poziom Scrappers HQ, ponieważ nic więcej nam już nie zostało. Ewentualnie tamten poziom, o tam zablokowany. Tak więc, bez zbędnego przedłużania, wchodzimy tam. Scrappers HQ, ciekawe co to oznacza. Albo Scrapes HQ. Nie wiem, szczerze. Chciałbym poznać genezę, tłumaczenie tego. Okej, zaczynamy z bardzo fajną muzyczką. Znaczy, szczerze powiedziawszy, to znamy tę muzykę nie od dzisiaj, wiadomo o co chodzi, co to jest za muzyczka. Ale jednak sam fakt, że ta muzyczka się tu pojawiła, jakoś sprawia uśmiech na mojej twarzuni. Mimo, że z poprzedniego poziomu muzyczka troszeczkę jest lepsza, to jednak ta też jest niczego sobie, w mojej opinii. I dobra, mamy tutaj do zebrania 8 puzzli i 100... kocich przysmaków. Ogólnie, odnosząc się teraz do komentarza Kapibara, który zostawił pod poprzednim odcinkiem, czyli odcinkiem numer 8 komentarz, chciałbym tutaj się odnieść i wtrącić swoje parę groszy, bo tam Kapibar napisał odnośnie Jasia Fasoli, że trochę zgadza się z Energikiem, nawet bardzo odnośnie tego, że ta gra to jest krap. I okej, każdy ma jakby swoją opinię. Ja nie uważam, żeby nie było. Ja nie uważam tej gry, że to jest jakieś mistrzostwo świata. Patrzę oczywiście na tę grę również chłodnym okiem, bo jednak są rzeczy, które mi się w tej gierce też nie podobają, jak na przykład te bugi i to, że czasami Jaś jak wskoczy, to może się gdzieś zablokować. To są naprawdę rzeczy, które są bardzo warte potępienia i tak dalej, jeżeli chodzi o gry. Jednakże, co prawda nie zmieni to raczej opinii Kapibara na ten temat, ale jest na YouTubie 4-godzinny walkthrough z wersji PC-towej tej gry, bo
ponieważ tak istnieje wersja PC-towa tej gry, ta gra nie jest ekskluzywem na PS2. Jeżeli powiedziałem to w jakimś odcinku, to bardzo za to przepraszam. Przepraszam za wprowadzenie w błąd, bo się okazuje, że jest wersja na PC-ta również. I wersja na PC-ta, co prawda, wygląda tak samo, tak jak wersja na PS2, ale ma pewne elementy, których nie ma wersja na PS2. O co chodzi? Już mówię i objaśniam. Jakkolwiek to brzmi. Chodzi o to, że wersja na PC-ta ma dodatkowy soundtrack, którego nie ma w wersji na PS2 z jakiegoś powodu. Z jakiego tego sam nie wiem, choć pewnie się domyślam, na pewno się domyślam, ponieważ możliwe, że im nie starczyło miejsca, chociaż w to wątpię, bo to nie jest gra na PS1, tylko na PS2. Więc podejrzewam, że może nie mieli jakichś pomysłów, żeby wstawić ten soundtrack, albo po prostu zapomnieli. Tak też się niestety zdarza. W każdym razie okazuje się, iż jest, że tak powiem, wiele fajnych nutek z tej wersji na PC-ta. Ponadto wersja na PC-ta ma dużo ekskluzywnych ścieżek, których nie ma w wersji na PC-ta, PS2. Sorry, bo tutaj już się pochrzeniłem, więc jeszcze raz. Wersja na PC-ta ma więcej takich specjalnych, ekskluzywnych ścieżek, których nie ma w wersji na PS2. Tak więc każdy poziom, można by powiedzieć, że w jakimś stopniu jest... ma swoje jakby drugie życie, a nie ma czegoś takiego na przykład, że jest... ta sama muzyka w różnych poziomach, to trzeba sobie oczywiście powiedzieć. Tak jak to niestety w tej wersji jest, ponieważ w tej wersji to nie ważne, czy to jest fabryka, czy to jest jakby park, czy to jest, no nie wiem, poziomy kanałowe, to wszędzie lecą standardowe trzy nutki. No w wersji na PC-cie jest inaczej. Są ekskluzywne ścieżki i ekskluzywne itemy, które Jaś może rzucać, na przykład Jaś może bombą rzucać w wersji na PC-ta, co jest dosyć interesujące, szczególnie, że w tej wersji nie może rzucać i mi się to bardzo nie podoba. Tak, oczywiście. I co mogę tu więcej jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o Jasia? I są nowi przeciwnicy w Hub Worldach, czyli po prostu w tych głównych światach, zanim jakby dostaniemy się do poziomów. To tam są dodatkowi przeciwnicy, którzy potrafią nam również uprzykrzyć życie. Czyli można by powiedzieć, że to jest trochę taki Jaś fasola z hard modem. O, mogę to tylko tyle powiedzieć, jeżeli chodzi o wersję PC-tową. I rozważam kiedyś na jakimś luźnym streamie ogarnięcie sobie wersji PC-towej i zobaczenia te zmiany, jakie tam mają miejsce. Bo niestety wersja na PS2 jest zrobiona bardzo mocno na kolanie i widać to, że jest zrobiona bardzo na szybko, ponieważ nie ma wszystkich soundtracków, nie ma tych wszystkich rzeczy, które wersja na PC ta ma. Jeżeli chodzi o wydanie, tutaj wam niestety nie powiem, co było pierwsze, czy to była wersja na PS2, czy wersja na PC ta. Wydaje mi się, że wersja na PC ta była pierwsza, a wersja na PS2 powstała chwilę po wydaniu wersji PC-towej. Ale to mówię, musiałbym naprawdę zobaczyć na Wikipedii i zrobić sobie research. Niemniej jednak na pewno będzie planowane też przechodzenie historii tej kobiety Jasia, tej dziewczyny, tej narzeczonej, czy nie wiem jak ona tam miała. Ale to sobie już zrobimy na live streamie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że ona ma jakąś swoją fabułę, bo widziałem w polu save'owym, że możemy wybrać również i jej zdjęcie, jej miniaturkę, co... daje mi małą wskazówkę, że jednak chyba można nią grać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się oczywiście w tej kwestii mylić. Dobra, i coś tu mam jeszcze więcej do dodania? Nie, chyba możemy grać dalej. Możemy iść ku przygodzie, zobaczenia, co tutaj ciekawego jeszcze zdobędziemy, albo co ominiemy. No miejmy nadzieję, że nic nie ominiemy, ale jednak zobaczmy, czy coś ciekawego tutaj będzie na nas czekać. Ogólnie, jak widzicie, L2 możemy sobie wybierać różne tutaj moce, niemoce. Tutaj na przykład mamy patelnię. I widzicie, kwadratem możemy użyć sobie tej patelni. I tak też zrobimy. A co? Przedstawię wam te funkcje. A czemu by nie? O, i widzicie, przydzwoniliśmy, kurde, z patelni. O, tutaj gościu. Ale dostałeś, kurde. Albo możemy też ubrać sobie czapeczkę pirata, która daje nam, z tego co pamiętam, chyba nieśmiertelność.
ale jak widzicie, to są takie bronie, z których ja za bardzo nie korzystam, bo w mojej opinii trochę są bez sensu. Szczególnie ta czapeczka pirata, która jest no dosyć krótka, jeżeli chodzi o czas. Tak więc no czasowo ona nie starcza nam na nie wiadomo jak długo, tak więc no to trzeba mieć oczywiście jak najbardziej na uwadze. No i co? Gnamy, 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 moi drodzy, gnamy do przodu! Ale nie tak, okej? Okay? Gnajmy do przodu, ale nie w taki sposób. Tak więc gnamy, 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 gnamy! 40 na 100. Zobaczmy, czy czasem niczego nie pominęliśmy, bo ja sobie nie wybaczę, jeżeli coś się okaże, że pominąłem. Tam jest klucz. No, a w razie co zdobędziemy sobie? Kurwa, nie. Damy radę, wytrzymamy. Sorry, musiałem troszeczkę się uciszyć, bo zależało mi na tym, żebyście troszeczkę tego soundtracku usłyszeli. Bo kto wie, no możliwe, że w dzisiejszym odcinku skończymy, że tak powiem, ten let's play. Co jest bardzo prawdopodobne, no bo już nam bardzo... No kurde, no nie oszukujmy się, ale dużo nam gry nie zostało, no. Tutaj niestety tego statusu nie zobaczymy, ale jak widzieliście, o ile odpalałem to, to przed odpaleniem tego poziomu to tam 80% już gry mamy za sobą, tak więc podejrzewam, że po tym poziomie już wskoczy 90 coś, a potem już będzie już setka, no nie? Tak więc będzie można za chwilę już otworzyć serię z Jacka X, moi drodzy. Wtedy dopiero się zacznie zabawa. Ale kurde, trochę ubolewam nad tym, że te jabłuszka dają nam mało zdrowia, wiecie? Troszeczkę jest smutne, bo wydawało mi się, że... Nie wiem, owoce w grach dają zawsze dużo energii, że tak jakby ta energia ci wraca prawie że do maksimum. A tutaj mamy coś takiego, że jednak nie wraca i to jest takie trochę... Nie wiem, słabe z jednej strony. Tutaj w ogóle Kruger też zaznaczył fajną, ciekawą rzecz, że być może to nie są szopy, tylko mechaniczne koty, tak jak to było z gry Tom i Jerry House and Trap. I szczerze nie wykluczam też tej opcji, bo to też trochę takie koto podobne. Ale mimo co ja chyba bym... Kurwa. Ja chyba bym mimo co został przy tym, że to jest szczur. Szczur, shop. Okej, otwieramy skrzynkę. To są nasze ostatnie chwile z tą grą, proszę państwa, tak więc nacieszcie się tymi widokami, jak ja się otwiera skrzynkę, bo... Już nie zobaczycie tych widoków, a może zobaczycie, jak będziemy grali tą żeńską wersją Jasia. Bo chyba ta typiara, którą będziemy grać, o ile będzie ona grywalna, to wydaje mi się, że ona jest trochę taką żeńską wersją Jasia. Nie chcę oczywiście tutaj tak myśleć, ale tak mi się oczywiście wydaje. Wydawać może mi się, powiem wam szczerze, wiele rzeczy. Dobra, otworzyliśmy kolejne bramy sobie. Bardzo fajnie. I dalszą część mamy tutaj. Elegancko, moi drodzy. Elegancko. To będzie chyba jeden z dłuższych poziomów, tak mi się wydaje, no bo patrząc, że mamy już ponad połowę kocich przysmaków, a dopiero trzy puzzle, to sądzę, że ten poziom jeszcze trochę się będzie ciągnął. Ale to dobrze, przynajmniej jakby twórcy pokazują, że jakkolwiek oczywiście to nie brzmi, że jednak tutaj... Nie zostawiam nas z niczym, bo równie dobrze poziom mógłby trwać parę sekund i wtedy byłaby lipa w ciul, w mojej opinii osobiście. A tak to chociaż poziom długościowo będzie idealny, jeżeli chodzi o ostatni poziom. Tylko gorzej będzie, jeżeli coś pominę, a ja bardzo nie chcę niczego pomijać, wiecie o co chodzi. Dobra, elo.
Trzymaj się ciepło. Pchamy. Okej. Dobra, mamy to zebrane. Tam u góry jest misiek, ale my miśka na razie nie chcemy. Na chwilę obecną. Więc gnamy, gnamy, gnamy do przodu! Zawsze będziemy ten jeden klucz do przodu przy okazji. A czemu nie? Dobra, 4 na 8. Mamy już połowę puzli i ponad połowę kocich przysmaków, tak więc jest to w miarę dobry wynik. Tylko miejmy nadzieję, że nic nie pominiemy teraz. Więc tak... Póki co tak ogadamy, to myślę, że można przejść do takiego małego podsumowania, mimo że jeszcze nie jesteśmy przy ostatnim takim zakończeniu gry, bo jednak jeszcze nas dzieli trochę. To powiedzcie mi, jak wam się oglądało tę serię? Ja wiem, że tak trochę dziwnie mówić w środku tego let's playa odnośnie tego, jak wam się seria oglądała, ale jestem po prostu ciekaw waszego zdania. Czy w miarę wam chociaż gra przypadła do gustu, a jeżeli nie, no to chociaż czy przynajmniej mój komentarz w miarę dopełnił tę pustkę? Mam nadzieję, że tak, no bo staram się oczywiście jak najlepiej komentować. Nie zawsze to wychodzi oczywiście, że tak, zdaję sobie z tego sprawę. Ale wydaje mi się, że jednak komentarz też robi dużo, nie? W takich gierkach. Że nawet taka krapiasta gra może wtedy może być oglądana w miarę fajnie, nie? Ale to mówię, to są takie bardziej moje spostrzeżenia, jeżeli chodzi o to. Wy nie musicie tak myśleć. O! Lecimy do platformy. Ej, no nie lecimy do platformy, co to ma być? I teraz przesuwamy. No przesuwaj, przesuwaj Jaś! Czasami mnie to tak drażni w nim, że to jest szok, nie? Okej, dobra, jesteśmy tutaj, ale teraz pytanie. Tu mamy 0 kluczy. Dobra, ten klucz to nawet nie jest nam potrzebny, bo i tak mam już otworzoną skrzynkę. Chociaż... Ja może bym go sobie w razie co wziął, wiecie? Kurde, mimo że nie chce mi się, z drugiej strony bym wziął, a co? Nie, nie wezmę już. A może wezmę? Nie, wezmę, wezmę, halo. No, dostałeś dzbana. Elegancko, mamy jeden klucz. Przy okazji, jest dobrze. No i przy okazji jeszcze oberwał z gazu. Czy tam z, nie wiem co to dokładnie jest. Chyba to jest gaz. Gaz przeciwko marom, co prawda, ale no kurde, zawsze człowiek też może tym oberwać. Szczególnie, że to śmierdzi strasznie. Tak więc no nie dziwię się, dlaczego człowiek dostaje obrażenia. Sam bym pewnie takie dostawał. Tam jest checkpoint. Ja bym chyba wziął i zaryzykował zebranie checkpointu, wiecie? W razie co? O, dokładnie tak. Przezorny zawsze, jak to mawiają, przezorny zawsze ubezpieczony. Co nie? Otwieramy kolejną skrzynkę. Jezu, jaka poza, Jasie, ja pierdzielę. On tak się patrzy, jakby był jakimś takim zakapiorem co do skrzynek. Takim zamaskowanym zakapiorem, znaczy no w tym wypadku to bezmaskowy zakapior, który kurde chce tutaj coś ze skrzynką zrobić. I ja wiem co dokładnie Jaś chce zrobić, ale nie będę wam tego mówił, dlatego że to jest bardzo przerażające i przykre w sumie w słuchaniu, no nie? Jaś, wstydu żadnego nie masz, tyle mam ci do powiedzenia. 80 na 100, 6 na 8, dobra. Sorry, że tak sprawdzam cały czas statystyki, ale dla mnie jest to dosyć istotne, no nie? O, dobrze, kurde, Jezus Maria, co to było? Ale bym oberwał teraz, o nie, to było przegięcie już w tym momencie. Ale oberwał, łysy czul. Dobra, teraz trzeba dostać się do miśka. Przynajmniej się wyleczymy. Ale jak ja mam się wyleczyć, skoro
On się zbliża platforma, znaczy ta platforma się zbliża. O właśnie, ja coś takiego robię. To jest czasami ciężkie w wyczuciu, jeżeli chodzi o synchronizację takiego skoku, tak więc poczekajmy, zróbmy to raz a porządnie. Dobra, może wiecie co, walić to faktycznie. Wejdźmy sobie tutaj. O, mamy dodatkowy kluczyk, może przeżyjemy to, oby. Z takim stanem zdrowia, to naprawdę mam powątpiewam w to, czy ja przeżyję. Ale zawsze trzeba być dobrej myśli. O kurde, ty, jak schowana skrzynka, widzicie to? Ja pierdziele! Co ci twórcy śpali? O, elegancko, dobrze. Haha, widzę śmieć u ciebie. Rzucasz we mnie. Ty myślisz, że ja cię nie widziałem? No proszę cię! A, tam minigierka jest, widzicie? O! No, daleko żeśmy sobie nie zginęli, jak widzicie. Tak więc trzeba jeszcze raz otworzyć skrzynkę i wrócić się, kurde, do miejsca zgonu, ponieważ tu już będzie zaraz to miejsce zgonu. 85 na 100. Dużo nam nie brakuje, tak na dobrą sprawę. Chciałbym wiedzieć, co Blast ćpało, robiąc coś takiego. Widzicie to? Przecież żebym ja tutaj mógł wejść, to ja musiałem dostać obrażenia. Dlaczego tak? Dobra, możemy teraz zdobyć 50 kocich biszkopcików. Ale, że tak powiem, musimy w każdym razie najpierw zdobyć. Znaczy, zdobyć. Musimy najpierw standardowo zrobić minigierkę z kretami. Co jest oczywiście smutne, bo to jest cały czas jedna i ta sama minigierka, ale no. Damy radę, co nie? Tak więc ja się z wami chwilowo żegnam. I po cięciu się słyszymy z powrotem. Jak przejdę tę minigierkę, bo nie będę wam pokazywał jej do końca, no bo umówmy się, widzieliśmy ją już tyle razy, że to jest szok. Po co ją pokazywać 500 razy, skoro ona się niczym nie różni, jak widzicie. Dobra, zamykam mordę i się widzimy potem. No i tyle. Okej, no to się udało. No to żeśmy przeszli. Elegancko, exit level. Możemy sobie iść w takim razie dalej. Mamy zrobione co trzeba, że tak powiem. Żeli popą. Dobra, czyli teraz ile nam będzie brakować? O, i przy okazji życie mamy nadrobione. 87 na 100, 7 na 8. No to widzicie, to już nam niedużo brakuje. Na razie nic nie widzę, żeby tutaj były kocie herbatniki. Tam u góry jest ten misiek. I czy aby na pewno nic nie pominąłem? Ja wolę mieć zawsze pewność, że tak powiem, bo później się okaże, że coś pominąłem, ale nie, widzę, że nie pominąłem, tak więc gramy dalej, moi drodzy, gramy dalej! Tu już nam niedużo zostało! Koniec poziomu będzie zaraz! Aha, i oczywiście muszę oberwać od łysej pały. Co on robi? A, ale się kurde wolno wczytało to, dobra, nieważne. Dobra, 90 na 100, dobra, czyli chyba będziemy mieli 100%. Tak mi się wydaje, bo tutaj już widzę, że mamy kolejne herbatniki kocie. Kocie biszkopty. Ale tam widzę, że chyba będzie ich sporo. Tak mi się wydaje. Mój pajęczy zmysł mówi, że tam będzie, że tak powiem, sporo ich i będzie cacy. O, widzicie? Mówiłem? Coś tutaj, kurde, coś czułem, że będzie ich tutaj sporo.
Ile nam będzie brakować? 3. Dobra, to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec. Elegancko, dobra. Ała. To boli. Tu jest koniec poziomu jak nic. Tutaj trzeba będzie przytachać skrzynkę. Tu widzę, że u góry skoci herbatnik. Tu jest u góry. Tu jest. To nam będzie jednego brakowało. A gdzie jest ten jeden? Jezus Maria, przez chwilę myślałem, że się zbagowałem. Dobra, nieważne. Jabłuszko. O, ale fajnie. Ta trzeba będzie przynieść skrzynkę. Ewentualnie zrobić tak. Chociaż nie, dobra. Przynieśmy najpierw skrzynkę. Otwórzmy najpierw ten. Dobra. Mam nadzieję, że przy exicie będzie ostatni koci herbatnik. Że to nie będzie tak, że żeśmy faktycznie jeden pominęli. Patrzcie, co ten grubas robi. Ulaniec zesrany. Dobra, ostatni puzzle. Elegancko. Mamy ostatniego puzzla z gry, proszę państwa. No to wciąż nam brakuje jednego kociego herbatnika i będziemy mieli 100%. Dobra. Dobra, widzę, że tam trzeba. Dajcie mi spokój, kurde. Ja pierdzielę, bez kitu, to jest takie uciążliwe czasami. Mam nadzieję, że tu będzie ten ostatni koci herbatnik. Proszę, powiedzcie, że tak. Coś tam jest. Coś widzę. Jest! Jest! Ale się srałem, nie? Ale się srałem, że nie będzie. Patrzcie, 100%! Ładnie! Dobrze! Elegancko! Exit level! Complete! Ale byłem wystraszony. Masakra! O, ja cię sunę. Że to się jednak nie uda. A to się udało. Dobra, czyli brakuje nam 15 kocich przysmaków. Skąd je znajdę? To jest bardzo dobre pytanie. Gdzie one są? Tam będziemy mogli doskoczyć. Bo tam już mamy chyba odblokowany poziom. O, możemy robić puzzle. Okej. Czyli widzę, że puzzelki tu będą już pod sam koniec. Aha, i to mamy chyba title screen. Dobra, fajnie. No to zrobimy na szybko sobie. Na szybkości puzzelki. Myślę, że to nawet wam zedytuję, bo puzzle już miliony razy żeśmy układali. Dobrze, idzie nawet, muszę przyznać. Dobra. To słuchajcie, robimy edyt w takim razie. Kurde, nie ogarnąłem tego na początku, widzicie? A to mogło zupełnie inaczej wyglądać. Kurde. Najgorzej. Ajajaj. Ajajajajaj. Dobra, jeszcze raz, retry. Moi drodzy, jestem z powrotem. Już mamy mało czasu.
Nie. Jest, jest, to jest to. Dobrze, udało się, w końcu. Ja pierdzielę. Okej, exit level. Zobaczmy, co tam nam udało się odblokować. O Jezus Maria. Ale cały czas nam brakuje tych 15 kocich przysmaków. To troszeczkę jest dla mnie podejrzane. Naprawdę? Możemy odblokować tego, Teddy'ego. Ale dobra, tylko jedna rzecz mnie nurtuje. Gdzie są pozostałe kocie przysmaki? Gdzie ja zapomniałem? 15 nam brakuje, co jest grane? Gdzie są te 15? Gdzie jest 15 kocich przysmaków? What? Gdzie one mogą być? Dobra, wyjdźmy stąd. Gdzieś mi się wydaje, że ja je pominąłem. Bo to jest aż dziwne. Powinno być 1000. A nie ma 1000. Gra mnie wciula zrobiła, czy jak? Nie no, sprawdźmy. No to jest 100. Tu też jest 100. Kurwa, mać! Nie spadaj, Jaś, ale mnie ty wkurwiasz teraz, bez kitu. W ogóle w tej grze przydałby się taki status, gdzie można byłoby zobaczyć ogólnie tutaj z tego profilu, co żeśmy zgubili. No tu jest 100% też. Tam mieliśmy też 100%. Zobaczmy wszystkie po kolei poziomy, żeby nie było, że ja tutaj coś kurwa zmyślam. Na szybkości przelecimy i pokażę wam, że jest tam 100% we wszystkich poziomach. Tam już pierwsze te dwa sprawdzaliśmy. 100%. Więc jak wyjdziemy na zewnątrz, to tam też powinno być 100%. Chyba, że jest coś, co żeśmy pominęli. Ale idziemy do góry. W górę, w górę, w górę, w górę, w górę. No i tutaj też kurna 100%, więc o co tu chodzi? Cofamy się dosłownie na sam początek gry. Czyżby blast mnie zrobiło w chuja? Mam nadzieję, że nie. Bo jeżeli tak jest, to chuj ci w dupę blast. Wolałem zginąć. Skoro mam tutaj respawna. 15 kocich przysmaków brakuje. Dobra, idziemy Teddy'ego ratować. Aha, i to tyle, tak? Co to będą napisy końcowe? Dump body. Okej, dobra, to niech będą sobie napisy końcowe. No cóż, moi drodzy. Ja powiem wam tak, ja nie będę się powtarzał. Ja mam tylko nadzieję, że wam ten let's play przypadł do gustu, że gierka fajnie była oglądana, nawet jeżeli możecie, nie wiem, nie lubić tej gry, dlatego że to jest krap. No dla mnie to jest taki średniak, bym powiedział. Znaczy, jest trochę krapiaste, wiadomo.
Ale jednak czułem satysfakcję grania w tej gierkę. Wow, szok, naprawdę, czułem satysfakcję, mimo że ona jest powtarzalna bardzo, ale jakoś tak, to jest fajne doświadczenie. O, żaby nawet, widzicie, żaby nawet wystąpiły. Jeżeli chodzi o grafikę, no gra wygląda bardzo przeciętnie, no nie ukrywajmy, ale no proszę was. No gry na PS2 lepiej wyglądają, wiadomo o co chodzi, ale tu nie patrzmy na grafikę. The end, dobra. I co będzie jak wcisnąłem X teraz? I nic. Okej, okay. Czyli nie wiadomo gdzie pojawiły się te... Nie wiadomo gdzie się pojawiły te kocie przysmaki, okej. Okay. To widziałem, że znowu mi się załadowało coś. No nie wiadomo gdzie. Brakuje nam 15, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co, dlaczego, więc... Skoro nie wiadomo, no to ja również nie wiem o co chodzi. Tak czy siak, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play, że wam się on podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję po więcej. I tyle. Nie mam nic więcej do dodania. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się ten mój let's play, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Łącznie z lawami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na Facebooka, na grupę na Facebooka, Instagram. Linki są pozostawione w opisie. I tyle. Nic nie mam więcej do dodania, moi drodzy. To był Jaś Fasola na PlayStation 2. To byliście wy, czyli widzowie. To byłem ja, czyli główny prowadzący. Oh yeah. Dobra, nie wiem co się stało z tymi kocimi przysmakami zasranymi. Gra mnie chyba w ciula zrobiła, bez kitu. Tak więc... No nie wiem, moi drodzy, no nie wiem. Aż spadłem z wrażenia. Dobra, tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć. I do następnego razu. Do następnych let's play. Adios!